6 maja w Warszawie Nokia zaprezentowała najnowszy telefon z serii E, Nokia E52. Spotkanie rozpoczął Piotr Bubak, dyrektor marketingu Nokia Poland. Po krótkim przemówieniu Jana Kolimara prezentację poprowadził Ilari Nurimi. We want to make sure that we tailor the products in the Nokia E-Series lineup for people who want to be productive in their professional life, as well as then in their personal lives. Nokia E52 waży 98 gram, a jej wymiary to 116x49x9,9 mm. Wyświetlacz TFT o przekątnej 2,4 cala i rozdzielczości 240x320 pikseli wyświetli do 16 milionów kolorów. Aparat o rozdzielczości 3,2 megapiksela z wbudowaną lampą błyskową pozwoli na robienie zdjęć w rozmiarze 2048x1536 pikseli. Telefon posiada 60 MB wbudowanej pamięci i obsługuje karty microSD o pojemności do 16 GB. W zestawie znajdziemy kartę o pojemności 1 GB. Nowy model wyróżnia się wyjątkowo długim czasem rozmów dzięki wytrzymałej baterii, a także wysoką jakością dźwięku dzięki systemowi redukującemu szum. We launched today Nokia E52, which is designed for people who want to be productive both in their business and in their personal lives. It is the slimmest smartphone that Nokia has made, only 9.9 millimeters thick. It comes packed with a lot of features. One of the most important characters in the device is the long battery life. It has a standby time for up to a month, up to 28 days, and has a talk time of a full working day up to 8 hours. Ponadto urządzenie udostępnia szereg funkcjonalnych rozwiązań, takich jak szybka transmisja danych HSDPA, GPS z Nokia Maps, czy też czujnik ruchu. Na szczególną uwagę zasługują rozbudowane funkcje komunikacyjne, m.in. usługa Nokia Messaging. It's a very important feature in Nokia E52. We've incorporated into Nokia E52 a desktop-like email experience, which allows you to mobilize your corporate email or your personal email in a very convenient way with a rich desktop-like user interface in the device. Nokia E52 pracuje na platformie Symbian S60. Będzie dostępna w sprzedaży w trzecim kwartale 2009 roku w cenie 245 euro.